Czy da się jakkolwiek uratować Kogamę i przywrócić jej popularność? Dzisiaj zajmiemy się tematem i odpowiem tak i nie. I zaraz wam powiem dlaczego. Przede wszystkim zacznijmy od tego, obejrzeliśmy sobie ostatnio film, który podsumował całą historię tejże gry. Natomiast jak wejdziemy sobie teraz na stronę internetową kogama.com, to największa mapa, czy najpopularniejsza mapa ma ponad 125 graczy. Reszta map, no to tak powiem wam, średnio. Myślę, że tu może z 1000 graczy będzie, jakbyśmy to wszystko dodali, te wszystkie mapy, które tutaj są. I ta najpopularniejsza mapa to jest War, którą pewnie każdy dobrze kojarzy. Jest to niewątpliwie mapa, jak ktoś pomyśli o Kogamie, no to pomyśli o War, tak? O tejże mapie. Natomiast pytanie tylko, czy da się jakby naprawić tę grę. Gdzie pójdziemy? O, pójdziemy do zielonych. Moi drodzy, moim zdaniem jest na to szansa, tylko żeby to zrobić muszę... Brod, siema, nagrywasz, czyżby? O, proszę, ludzie z... parę widzów mnie kojarzy z tego, co widzę. Czy to prawdziwy Brod? Moi drodzy, dobra, wracając do tematu, bo tutaj się zagalopowałem. Przejdźmy sobie z kamerką jeszcze. Moi drodzy, jest na to oczywiście jakaś szansa, natomiast przede wszystkim gra powinna być, jeżeli chodzi o to, powinien jej się zmienić skrypt. To znaczy, gra powinna być przede wszystkim napisana od nowa. Nie wiem, czy to zostało zrobione, jeżeli tak, to zwracam honor, natomiast moim zdaniem to od tego powinni w ogóle zacząć, żeby ta gra była na swoim autorskim silniku, bo wcześniej była stworzona na Unity, teraz powinna być zrobiona na swoim autorskim silniku. To po pierwsze, jeżeli mamy grę napisaną od nowa, to musi ona być też, musi być przede wszystkim ta gra zrobiona w taki sposób, żeby ona była jak najłatwiejsza. Powinna być obsługa tej gry nie być utrudniona, powinna być ta gra rozbudowana. O co mi chodzi? Po prostu, żeby ta gierka, gracz, który tu wchodzi, od razu wie wszystko o tej gierce. Od razu wie, co ma robić, od razu wie, jak grać i tak dalej. Ale to nie wszystko, bo przede wszystkim ona również musi być przystosowana do obecnych czasów, czyli kolorystyka musi być w miarę przejrzysta. Natomiast to nie wszystko, bo jeżeli, wiecie, Kogama ma konkurować przede wszystkim z Robloxem, to ona może zrobić kopię 1:1 Robloxa, ale to nie o to chodzi. Kogama musi być grą bardzo, bardzo łatwą w obsłudze i przede wszystkim bardzo łatwą w tworzeniu gier innych. To jest, wiecie, Robloxa nie jest wcale gry do Robloxa tak łatwo stworzyć. Ten silnik, ten edytor jest bardzo rozbudowany, jest mega dużo skryptów. Jeżeli chodzi o tę grę tutaj, Kogamę, to powinna iść właśnie w możliwość, gdzie po prostu będziemy tworzyć te mapy mega prosto, w mega prosty sposób. Następną rzeczą, którą powinna tu być przede wszystkim, to możliwość... Czekajcie, bo tu będę strzelał do tych ludzi. Przede wszystkim możliwość... Oj, tu się wykąpałem. Kto do mnie tu strzela? Możliwość oczywiście tworzenia swoich itemów, przedmiotów, które możemy potem sprzedać. To też jest mega istotne, żeby był rozwój. Na mega też by było... Jeżeli chodzi o popularność tej gry, jeżeli tu by były jakieś systemy z openingami, tak? Jak wiemy, młodzież lubi openingi, ja to powtarzałem też w Angry Birdsach, ale tutaj też to powtórzę. Jeżeli gierka będzie miała system openingów, to jak wiecie, będzie bardzo dużo youtuberów, którzy będą chcieli nagrywać z tej gry, ponieważ no, nie ukrywajmy, otwieranie skrzynek, openingi są mega popularnym i mega dobrym, łatwym sposobem na to, żeby zdobyć popularność i przede wszystkim tutaj widzów oczywiście, wiecie, przyciągnąć. No i system monetyzacji, o czym wspomniałem. O, ktoś tu... Wow, co to za piłka? Zaraz go tu pojedziemy.
Ile on ma życia? O kurka, nie, pomocy, strzelają! Także słuchajcie, no to są między innymi takie pomysły, które mogą naprawdę ułatwić rozwój tej gry, bo ona jest jakby potraktowana po macoszemu. Może jakby ta gra pojawiła się na Steamie, nie wiem czy jest, to też jakby daje pewne możliwości. Steam, Epic Games to zawsze pozwala na to, żebyście w pewien sposób, wiecie, popularność, dotarli do nowych osób, bo nie wszyscy przeglądarkę używają, może używają, ale nie wiedzą po prostu o tym, że w przeglądarce tutaj jest ta Kogama. No nie ma takiej ona popularności, ponieważ mega dużo YouTuberów tego nie nagrywa. A żeby nagrywało, to muszą mieć jakiś system monetyzacji, to o którym wspomniałem, między innymi właśnie te openingi. Ale zobaczymy, być może, Jezu, ten tutaj się widzę nie poddaje, więcej ich jest. Aj, do mnie strzelają, nie, zostawcie mnie. Także jak myślicie, co jeszcze mogłoby uratować? Jest szansa po prostu, tylko tak jak mówię, ta gra musi po prostu być skierowana też do młodszych przede wszystkim i zabrać się za nią od nowa. Czemu on ma tyle punktów życia? Powiedzcie mi. Także to są moje propozycje, które można by było tutaj oczywiście zastosować. Jestem ciekaw tego, co wy o tym myślicie. No niestety Kogama, no ja bardzo ją lubiłem, bardzo lubiłem grać w Kogamę. Niestety wszystko podupada, wszystko ma swoje dobry czas, wszystko się kończy. Ma też zły, być może jeszcze kiedyś wróci, jak ktoś naprawdę będzie miał pomysł na tę grę. Okej, udało mi się go pokonać. Nieźle. Także, nie wiem, tyle takiego rozmyślania, dywagacji na temat samej gierki. Jestem ciekaw, co po prostu o tym myślicie. Czy ma to sens, czy nie? Bo jednak, no, fajnie wrócić do starych czasów, gdzie się kiedyś grało. No, ale to już nie jest to. Ludzie teraz grają w różne inne rzeczy. I niestety, czasem trzeba po prostu dokonać pewnej, naprawdę, odświeżenia takiego konkretnego, jeżeli chciałoby się po prostu grać dalej. Zbudujmy tu most. No już nie mam klocków. Dajcie znać, co o tym myślicie. Tyle dzisiaj. Do zobaczenia.